24 maja w Montrealu Andrzej Fonfara będzie walczył z mistrzem świata WBC wagi półciężkiej Adonisem Stevensonem. Andrzej tutaj kawałek swojego życia spędził na obiektach bokserskich warszawskiej Legii i w starciu z zawodnikiem mocno bijącym, leworęcznym, jak on powinien walczyć, żeby zmaksymalizować swoje szanse na wygraną? No jak przecież każdy zna Andrzeja, to jest bardzo wysoki zawodnik, ma długi zasięg ramion. Wzmocnił się przede wszystkim tam fizycznie, co jego tam ostatnie walki pokazywały, że nawet potrafi wygrywać nawet przed czasem, potrafi mocno uderzyć. No przede wszystkim powinien boksować sobie tym klasycznym lewym prostym, polskim lewym prostym. Powinien wydłużać dystans, z daleka boksować. No i co? Być też aktywnym, nie pozwolić sobie ustawić sobie przez tak silnie bijącego zawodnika. To on też powinien tam jakąś sobie, może nawet nie jakąś taką presję oczywiście w takim dystansie wywrzeć. No i co? I boksować swoje. On naprawdę potrafi boksować. Dużo się tutaj przecież nauczył jako amator i tam teraz po wyjeździe tak samo tam jakoś, prawda, jakoś tak widzę, że do tego nadal profesjonalnie podchodzą, bo jako już dziecko, prawda, jakoś to tak wszystko, oni tworzyli taki, no, team prawdziwy, prawda, rodzinny team, no bo w to byli zaangażowani wszyscy. Przecież brat go przywoził na zajęcia, go odbierał, czekał tutaj na niego, jeździł z nami na turnieje. Rodzice przecież jego również w tym byli bardzo aktywni, też się jakoś udzielali. No i nawet widzę, że to kontynuują, wyjechali tam i to jakoś tak naprawdę rodzinnie tam prowadzą sobie ten taki swój, założyli, stworzyli swój taki team rodzinny. I no jest dobrze. Ja jestem, że tak powiem, sercem za Andrzejem i myślę, że pokażę wszystkim kibicom, że stać go i zostanie kolejnym, kurczę, polskim mistrzem, prawdziwym mistrzem świata, prawda?